Dzień dobry, kochani, witam Was w piątek. I jak to w ostatnim czasie dość często bywa, w porze obiadowej, Miluniu, nie wolno teraz. Patrzcie na sępa. Nie, to nie jest dla Ciebie. Dzisiaj na obiad smażone ziemniaczki z odrobiną boczku i dosłownie resztką piersi z kurczaka. No i oczywiście w dalszym ciągu moje leczo. Ja zabieram się za jedzenie. Ty już jadłeś, proszę pana. I wracam do was później. Jestem. Miluniu, co z tobą, kochanie? Chodź tu do mamuni. Chodź, Boziu, co z tobą? Czemu ty dzisiaj taki smutny? Popatrz tutaj, tutaj. Patrz tam, powiedz halo. Czemu ty dzisiaj taki smutny? Siam, siam. On jakiś dzisiaj niemrawy, słuchajcie. Co z kochaniem moim? No, co się dzieje? Co? Ach, żebyś tu umiał mówić, kochanie. No, mój ślicny jesteś. Uciekaj na dół, idź rób ładnie pyśne, pyśne. Pyśne, pyśne to jest jego gratisek. Nagrałam wam właśnie drugą część projektu Denko. Oczywiście projekt Denko już będzie w momencie, kiedy wy ten vlog obejrzycie, to już dawno będzie na kanale. I faktem nagrałam go tam, nie wiem, dwa dni wcześniej, bo dzisiaj jest piątek, normalnie bym nagrywała w niedzielę. No ale fakt jest taki, że już dzisiaj więcej... dzisiaj? Jak to dzisiaj? W te dwa dni więcej nie zużyję. Nie wiem, co się ze mną dzieje, słuchajcie, jestem ostatnio tak rozkojarzona. Masakra jakaś. Wczoraj wieczorem, słuchajcie, na jednej z niemieckich grup na Facebooku, tych beauty, w których jestem, zapytałam, czy ktoś ma może jeszcze gdzieś w szufladzie mój ulubiony puder z Essence, bo popatrzcie, ile zostało mi go. Dosłownie resztka. Ja już go tak oszczędzam. Mówię, może ktoś ma, nie używa i chciałby się go pozbyć, to mua, weźmie wszystko. Tak samo się was to tyczy, osób mieszkających w Niemczech. Jeżeli macie i nie używacie, piszcie do mnie na Instagramie, czy maila, czy cokolwiek i ja chętnie od was odkupię, bo to był naprawdę mój ulubieniec i ja już go nigdzie nie mogę dostać. No i rzeczywiście zgłosiły się dwie osoby. Jeden już jest nawet dzisiaj w drodze do mnie, także cieszę się niesamowicie, to będę miała jeszcze zapas. Nie rozumiem, dlaczego Essence wyrzuciło z asortymentu tak dobry i niedrogi puder. Ja go uwielbiam. No i dziewczyna, z którą, która mi właśnie już dzisiaj wysłała ten puder, wymieniłam się z nią na ten nowy podkład z Essence, który testowałam już dla was, bo to nie jest podkład dla mnie. Po pierwsze jest dla mnie za jasny, po prostu nie ten odcień kupiłam, po drugie, no to po prostu nie jest podkład dla mnie. Także ja to zaraz zapakuję i tak będziemy z Miluniem się w drogę wybierać. Więc podjadę na pocztę i to wyślę. No i właśnie piszę z inną dziewczyną, bo chcę sprzedać ten mój bronzer z Chanel, dlatego że jednak po niego nie sięgam. Słuchajcie, użyłam dwa razy, to nie jest produkt dla mnie. To było takie chciejstwo, koło którego chodziłam kilka lat, aż w końcu się skusiłam. No ale, no nie, to nie jest dla mnie. Dzisiaj na twarzy mam cushion z Nivei. Bardzo lubię. On ma tak delikatne krycie. Ja wiem, że z daleka to może wyglądać, że się bardzo odcina, no ale ja dekolt z reguły mam dużo jaśniejszy niż twarz. Ale to ma tak delikatne krycie, że mi się to podoba. Powiem wam, że dzisiaj rano patrzyłam na te swoje zmiany i słuchajcie, to już wygląda naprawdę dobrze. Więc podejrzewam, że za jakiś czas w końcu to całkowicie zniknie. O kochanie, Bosiu, ty to przylepa dzisiaj jesteś niesamowita. No, idę zaraz wyrzucić to, bo i tak będę wynosić plastikowe śmieci. A z Miluniem będziemy zaraz jechać do Drezna, bo uwaga, uwaga.
Wczoraj byłam w Action, słuchajcie. I jedna z Was się zapytała, jak to wygląda to kupowanie na czas. Generalnie wygląda to tak. Ja weszłam na stronę Action, wybrałam filiale do miejsca w miejscu, w którym chciałam zrobić termin. No i potem miałam możliwe zrobienie terminu. I tam są terminy po 19 minut. Ale z tego macie tylko 15 minut na zakupy, a 4-5 minut jest do kasy. No i zrobiłam, zabukowałam sobie termin, tam musiałam swoje dane podać. Logiczne, że musiałam podać, bo w razie gdyby ktoś był, miał koronę i tak dalej, no to wszyscy będą kontaktowani, no i na kwarantannę, tak? No ale w każdym bądź razie pojechałam tam, no i zanim wpuścili nas do filiali, to trzeba było pokazać potwierdzenie terminu, które przychodzi Wam tam na maila, tak? Którego podajecie. No więc pokazałam także mój atest, że bez maseczki i tak dalej, nie? Mówię, mi do tej pory to generalnie tylko w TK Maxie robili mi problem, zrobili mi problem, a tak nie mam nigdzie z tym problemu. I byłam na policji, byłam w urzędzie miasta i tu, i tam, i wszędzie było ok, bo mam atest, tak? Bo jestem osobą chorą. No i pokazujecie tego maila, to potwierdzenie, no i wpuszczają Was. Pierwsze 10 minut, znaczy po 10 minutach słyszycie, przez mikrofon zostaje powiedziane, że drodzy klienci, tralalala, srutu tutu, minęło właśnie 10 minut Waszego zakupu, czy Waszych zakupów. I żeby już powoli kończyć zakupy, bo za 5 minut jest finito, tak? No i rzeczywiście w momencie, kiedy wystuknie 15 minut, jest mówione przez mikrofon, że minęło 15 minut, proszę wszystkich do kasy. I w tym momencie chodzą pracownicy i naprawdę ganiają ludzi do kasy. Do momentu, aż wyjdzie ostatnia osoba, nie jest wpuszczany nikt nowy. Dopiero jak ostatnia osoba od kasy odejdzie, idzie kobieta, czy tam mężczyzna, pracownik w każdym bądź razie, idzie do drzwi, otwiera drzwi i mówi, że wszyscy ci, którzy mieli na przykład na 15 termin online zrobiony, żeby podeszli. Zdarzą się osoby, które nie zrobiły, bo nie wiedzą o tym, nie zrobiły terminu, to wtedy muszą kartkę wypełnić ze swoimi danymi, ale to jest im wszystko odciągane od tych 15 minut. Oni nie mają od momentu wypełnienia, znaczy od momentu wejścia do sklepu 15 minut na zakupy, tylko od momentu, kiedy są ludzie wpuszczani, tak? Więc jeżeli oni w tym czasie przez 5 minut wypełniają ten formularz, to odciągane im jest te 5 minut od zakupów. Wczoraj nawet słyszałam, jak właśnie jedna pracownica mówiła do drugiej, że to nie ma znaczenia, czy oni wejdą 3 minuty później. Obowiązuje wszystkich ten sam czas. Także, wybaczcie. Tak to wygląda, przynajmniej w Dreźnie, w Action. Nie wiem, jak jest wszędzie indziej. Dla mnie to jest chore, bo wiecie, robienie zakupów w 15 minut to jest, no to jest challenge, to jest naprawdę challenge, ale udało mi się kupić, co ja kupiłam? Dobre pytanie. Kupiłam 2 śmietniki plastikowe do domu. Muszę kupić jeszcze jeden mały, ale to już z czasem. I kupiłam lustro, które wiesza się na drzwi, które stoi jeszcze zapakowane. Oczywiście też wzięłam dla Milunia taką wielką kostkę. On się cieszy, obrabia tą kostkę od wczoraj już. No i mówię, kupiłam lustro. No a zaraz będziemy jechać z Miluniem, znaczy no ja go wezmę ze sobą. Będziemy jechać do Drezna, bo postanowiłam, że chcę mieć też tutaj w sypialni takie duże lustro. Jedno, wiecie, jak będę wychodzić, żeby jeszcze zobaczyć, jak wyglądam. No i jedno tutaj w sypialni, kiedy będę się ubierać, żeby sprawdzać, czy to, czy tamto, jak w tym wyglądam, jak w tamtym wyglądam.
i udało mi się odkupić od dziewczyny lustro z IKEA za 5 euro, no tylko że muszę je oczywiście odebrać. Więc ja zaraz sprawdzę, ile czasu będziemy potrzebować do tej dziewczyny, bo muszę jej dać znać, jak będziemy wyjeżdżać. Będę się przebierać, no i będziemy jechać. A jak wrócimy do domu, to na pewno będę robić kotlety mielone, słuchajcie, bo musi mięcho zniknąć. Więc jedziemy. Znowu się rozgadałam, jak nie wiem, Matko Boska. Ja się chyba nie nauczę już kręcić krótszych vlogów, ale ja wiem, że lubicie, zresztą pytałam was, mówiłyście, że jak najchętniej długie vlogi, także voilà, macie. Słuchajcie, jesteśmy z powrotem w domu. Miluś zmęczony. Byliśmy jeszcze też, pojechałam, wiecie, tutaj gdzie mieszkam mamy taką tamę. I ta tama została zbudowana po tych powodziach, które kiedyś były. Ponieważ tutaj cała wioska była zalana. My jesteśmy jakby w takim dołku w górach. I wybaczcie, ale jestem zsapana. I ta tama została zbudowana, żeby chronić właśnie w takich przypadkach tutaj wioskę, tak? I słuchajcie, w momencie, kiedy na przykład dużo pada, czy po zimie topnieje śnieg, my mamy dosłownie za domem rzekę, w której się bardzo szybko poziom podnosi. No i żeby to wszystko znowu do nas tutaj nie spłynęło, to w tym momencie, kiedy nazbiera się jakiś tam poziom wody, ta tama zostaje zamykana. W tym momencie zostaje też zablokowana ulica. Więc normalnie to bym mogła tędy do Czech pojechać do góry. No ale na przykład na chwilę obecną nie mogę, bo tama jest zamknięta, zostają takie jakby wrota zamykane i jest zablokowana ulica. I do momentu, kiedy to nie przejdzie, nie minie, to wszystko jest po prostu pozablokowywane. O! Moi drodzy, do wczoraj nie miałam żadnego lusterka. A teraz, to jest lusterko, które odebrałam, słuchajcie, za 5 euro w idealnym stanie z IKEA. A drugie lusterko, które będzie powieszone na drzwiach wejściowych, jest tutaj, jest jeszcze zapakowane. Ja je wczoraj przywiozłam ze sobą ze Krzyn, zapłaciłam za nie 7 euro, 5 euro. Słuchajcie, nic, tylko kupować. Za 12 euro mam dwa lusterka. Także cieszę się niesamowicie, bo to lusterko powędruje do mojej sypialni. Tylko będę musiała je wytrzeć. No ale widzicie, jest w idealnym stanie. Także cieszę się niesamowicie. Ja nie wiem jak inni, ale ja... O kurczę, zapomniałam kupić sera. No dobra, nieważne. Miałam pojechać jeszcze do supermarketu po drodze. Dobra. Nic nie potrzebuję. Mam ser w innej postaci, ale dobra. Nieważne. Chciałam po prostu zrobić mielone z serem, no ale to tak czy tak zrobię. Także ja nie wiem, co ty robisz, kochanie. Wszystko tu zrzucasz. Ja nie wiem jak inni, ale ja rzadko kupuję nowe meble. Bardzo rzadko kupuję nowe meble, jeżeli czegoś potrzebuję na już teraz, zaraz i nie mogę nigdzie taniej dorwać od kogoś odkupić, no to wtedy jestem zmuszona kupić mebel rzeczywiście nowiusieńki. A powiem wam, że 90% mebli w moim mieszkaniu to są meble, którym dałam powiedzmy drugie życie, czyli po prostu od kogoś odkupiłam. Kuchnia na przykład, którą jeszcze co prawda mam nieskończoną, ale postanowiłam, że jutro jak ogarnę chałupę, bo jutro jest sobota i dzień, w którym będę sprzątać, tym bardziej, że muszę też schody i korytarz posprzątać, bo znowu w tym tygodniu jest moja kolej, to jak posprzątam mieszkanie,
wiecie, pod górzem i tak dalej, to Wam jutro pokażę, jak wygląda moje mieszkanie. I jak mówię, kuchnia jest w dalszym ciągu jeszcze nieskończona. Jeszcze kilku rzeczy brakuje mi. Brakuje mi na przykład normalnego małego stołu z krzesłami, takiego jadalnego. No i takich tam kilka dupereli. Nie wiem, jak trzymać aparat, bo światło mi z tej strony pada. To Wam pokażę, jak mówię, całe moje mieszkanie. I na przykład moja kuchnia, łącznie z lodówką, z piekarnikiem, płytą indukcyjną, no niemalże ze wszystkim, nie kosztowała mnie ani grosza. Została mi po prostu podarowana. Jedyne, co musiałam zrobić, to sama odebrać, tak? No to pojechałam z kolegą, rozebraliśmy kuchnię na tyle, ile było to potrzebne i przywieźliśmy i wnosiliśmy do góry. Można powiedzieć, że ja to mniej wnosiłam po prostu od koleżanki tutaj z miejscowości. Mąż przyjechali i mąż jej pomagał wszystko wnieść, to wiecie, dwóch facetów to wniesie to na trzecie piętro w trymiga, a nie tak jak ja. Nie dość, że się zasapie, to i w ogóle masakra. Także kuchnia mnie praktycznie nie kosztowała nic. I chyba tak właśnie zrobię jutro, że pokazując Wam poszczególne pomieszczenia, to będę Wam mówić, którym meblom dałam drugie życie, a które kupiłam nowe. Może tak. Większość tutaj, słuchajcie, jest z Ikei. Logiczne. No bo Ikea to chyba taki najbardziej popularny meblowy. Tak mi się wydaje. Na przykład te komody tutaj, te dwie malmy, one przyjechały ze mną jeszcze z mojego pierwszego mieszkania, które miałam, tego jednopokojowego, zaraz po rozstaniu z mężem. To one ze mną przyjechały. Telewizor przyjechał ze mną, aczkolwiek ten telewizor, słuchajcie, ma 8 lat. I ja go odkupiłam wtedy, słuchajcie, za 800 euro. On kosztował 1600. Ja za połowę ceny odkupiłam go po 2 miesiącach od zakupu od kolegi, bo on sobie wtedy jeszcze większy kupił. Także, no, ale tego Alexa, tą komodę, czy tego Alexa podwójnego, to są wszystko, wiecie, meble, czy moja kanapa, to są meble, czy nawet ten regał. To są wszystko meble, którym dałam drugie życie, bo nie widzę potrzeby wydawania większej kwoty, jeżeli mogę, czy mam opcję po prostu odkupienia. Z reguły wtedy te rzeczy są już złożone, więc po pierwsze nie muszę się męczyć i bawić w składanie mebli, a po drugie, no jak mówię, jest to bardziej ekologiczne, tak przynajmniej mi się wydaje. Dobra. Boziu, idę ulokować moje lustro w sypialni. Zaraz będę bawić się tym lustrem i montować na drzwi. A potem będziemy, to znaczy ja będę robić mielone. I ja Was pytałam ostatnio, czy chcecie foodbooki. I słuchajcie, ja żadnych jarmuży z wodą i tak dalej nie piję. Dajmy se siana, tak? Dla mnie obiad to ma być obiad. Niekoniecznie musi być mięcho na talerzu. Ale to ma być coś pożywnego. Dobrze by było, gdyby było zdrowe, owszem, ale to ma być pożywne, tak? Więc ja się nie bawię w jakieś jarmuże, smruże i w ogóle. Nie, gdzie? Jak walnę, jak mam ochotę na kotleta, to walnę kotleta na talerz i tyle. Także ja Wam będę normalne, ludzkie jedzenie pokazywać, a nie jakieś tam, wiecie, etepetete i w ogóle, nie? No bez przesady, tak? Słuchajcie, dupa zbita. Chciałam na drzwiach wejściowych powiesić, no ale niestety nie będę mogła zamknąć drzwi, jak powieszę to lustro. Więc rozważam opcję powieszenia na tutejszych drzwiach.
No zobaczymy. A no, kotleciory się już robią, zaraz wam pokażę. I wiecie co, no niestety te drzwi wtedy też nie zamknę, a ja je zawsze wieczorem na przykład zamykam. Dlatego na razie postawiłam tutaj to lusterko, bo może kolega mi je zamontuje na ścianie, jak będzie tutaj. To też by było fajnie, wiecie, tam nad tą wycieraczką tu o zamontować. Też nie byłoby źle. No i jedzenie też już jest zrobione, czekajcie. Tu jest moje jedzonko, tu są kotleciory i one są z żółtym serem, co zresztą widać. O, no i leczo, ziemniaczki, które miałam i kotlecior. Dzień dobry kochani. Mamy sobotę, ja, widać, ogarnięta jestem, słuchajcie, tak się zasapałam, dokładnie tak, tak się zasapałam przy sprzątaniu, że musiałam umyć głowę, to, że siebie myłam, to logiczne, ale musiałam umyć też włosy, bo nie wiem, jak wy macie, ale no, ja mam długie włosy, można powiedzieć, o, i... Pomimo, że miałam je w kucyku, to i tak, wiecie, kark mi się spocił i w ogóle, i ja nienawidzę tego uczucia, wiecie, spoconych włosów. Mnie to dobija dosłownie i doprowadza do szału, więc musiałam włosy umyć, a stwierdziłam, że skoro już umyłam, to i pomaluję siebie, bo no mam w planach jeszcze nagrać dzisiaj wam inny filmik, poza tym vlogiem. Specjalnie kamerę wczoraj, słuchajcie, po jedzeniu podłączyłam i załadowałam, żeby była pełna. No i jak mówię, mieszkanie powiedzmy, że jest posprzątane, co prawda jeszcze podłogi muszę pomyć, ale myślę, że... No, że mogę je wam pokazać. Bierzcie pod uwagę, że tu i ówdzie leżą jakieś tam papiery i tak dalej, bo to mieszkanie jeszcze w dalszym ciągu nie jest w 100% miluniu. Tak, ja wiem, ty masz parcie na szkło, ja wiem. Nie jest w 100% jeszcze ogarnięte. No już mamy prawie 13. No timing mam niezły. I wszędzie włosy stoją. Także tak, słuchajcie. Tutaj są drzwi wejściowe i w momencie, kiedy wchodzicie do mieszkania, jest przedpokój, na prawo są dwa pokoje i tam na prawo jest kuchnia i łazienka. I zaczniemy nie od przodu, a od tyłu mieszkania, a właściwie tutaj od tego korytarzyka. Jak widzicie, tutaj jeszcze nie jest ogarnięte. Chcę na pewno tutaj mieć jedną szafkę, komodę, bo ja muszę mieć niektóre rzeczy pod ręką, jak wychodzę. I tak samo muszę mieć gdzie odłożyć klucze, pocztę i takie duperele. Wszędzie leżą Milana zabawki, no mam psiaka. Są puste ściany, ja będę chciała powiesić tutaj sobie lustro, to wam wczoraj pokazywałam. Tutaj mam, słuchajcie, może tak, domofon. Tutaj mam, jak widzicie, taki hoker. Mam w sumie 4 sztuki, bo mam taki potężny, barowy stół, ale nie mam tutaj miejsca dla niego, więc hokery stoją, a stół jest w piwnicy. I no tutaj mam, widzicie, woreczki Milunia. Tu jest pełno Milunia rzeczy. Moje leki, tu moje leki, tam jeszcze jedne. Tu o, odświeżacz, który powinien działać zawsze, jak przechodzę i psika, jak mu się przypomni. Te dwa kartony, one tutaj stoją tylko i wyłącznie dlatego, że kolega musi je jeszcze odebrać. Tutaj mam regał ze wszystkim po prostu. I stojak z kurtkami, bluzami, długimi swetrami i tak dalej. Tu mam na dole elektronikę, której nie potrzebuję. Tutaj mam te 3 albumy ze zdjęciami, starymi jak świat. No i pełno papierków, które muszę w końcu ogarnąć. Tutaj mam leki. Fanta, nie wiem dlaczego ona tam stoi. Żelazko,
Tutaj są milusiowe rzeczy i tutaj pełno jeszcze dupereli, między innymi też milusiowych. No i na prawo wchodzimy do mojej kuchni. Tak się prezentuje na chwilę obecną moja kuchnia. Słuchajcie, ona, jak widzicie, jest w dalszym ciągu nieogarnięta, bo tu mam bardzo prowizoryczny blat. Tutaj jest blat, który też jest prowizoryczny, dlatego że, no widzicie, on nie pasuje. Ale generalnie, jak się wprowadziłam, no i tą kuchnię odbieraliśmy, to przypomniało mi się coś, to no, wszystko było jeszcze pozamykane. Teraz są już te bomekty pootwierane, ale ja nie mam możliwości przewiezienia, muszę czekać, aż kolega będzie mógł. Mówiłam wam wczoraj, że powiem wam, które meble są nowe i które kupowałam czy dostałam. No więc tak, ten regał kupowałam nowy. Jeżeli chodzi o te hookery i ten stół, to ja się wymieniłam z Tiną na mój, który miałam. Także, no wieszak też musiałam kupić, ale to już jeszcze na starym mieszkaniu. No a kuchnia, tak jak wam mówiłam, calusieńkie meble zostały mi podarowane. Tutaj, no tak, ty najważniejszy jesteś, nie? Patrzcie na to, kamina. Jesteś najważniejszy? Ty tu jesteś gwiazda programu, gwóźdź programu, tak? Kochanie, mam u niej gwóźdź? Mój piesioł jesteś? Głupolek malutki. Tutaj na przykład stoi szafka, która będzie musiała z tamtej strony jeszcze być powieszona. No, na razie stoi, bo stoi. No i jak mówię, zlew. No kuchnia jak kuchnia. Ja tą kuchnię calusieńką, ze zlewem, z płytą indukcyjną, z piekarnikiem, dostałam, nie zapłaciłam za to ani centa, musiałam po prostu odebrać. Tutaj mam, no, takie miejsce, tutaj są słoiki Milusia, kolejny hooker, no i odkurzacz, dlatego że jak drzwi są otwarte, to tego praktycznie nie widać, a ja mam taki zwyczaj chowania rzeczy za drzwi. Mój Thermomix, już miałam, chociaż Thermomix mam w międzyczasie, słuchajcie, 7 rok już go i prawie z niego nie korzystam. Nie mogę go sprzedać, bo to był prezent od mojego taty i tato by mi głowę pewnie urwał. Także stoi, no raz na ruski rok, nie wiem, może ze 3 razy w roku go użyję. Tu już wszystko zdążyło się pobrudzić, no ale co zrobić. Czajnik, tutaj często leży chleb i takie jakieś tam, wiecie, margaryny, nie margaryny i tak dalej. Bo jak gotuję jedzenie, to tutaj pracuję. To są umyte gary, tylko jeszcze ich nie pochowałam, żeby nie było. Tutaj mam taki kosz, w nim mam cebulę, ziemniaki, czosnek, tego typu rzeczy. Tam mam jedną taką torbę, w nią są powciskane inne torby, właśnie takie wielorazowego użytku na zakupy. Tutaj mam dwa śmietniki, ten jest na papier, ten jest na plastik. To są śmietniki, które kupiłam właśnie ostatnio w Action. Moja lodówka, która wcześniej właśnie stała tam, też dostałam za darmo. Fakt faktem, ona jest bardzo mała, więc jak już wam mówiłam, będę chciała inną, większą, ale na razie poluję. Moja mikrowela, którą przywiozłam ze sobą jeszcze z czasów, kiedy z mężem żyłam. No. No i tak się prezentuje kuchnia. Kuchnia jest ogółem, powiem wam, bardzo niewymiarowa. Nie jest mała, ale jest niewymiarowa. Prawdopodobnie wyciągnę tutaj te drzwi i tutaj wtedy pójdzie ten wielki stolik, bo z tymi hookerami, bo gdybym tutaj go postawiła teraz, nie ma opcji, te drzwi byłyby tak o mniej więcej, bo on jest naprawdę duży, więc... Tutaj na lewo wchodzi się do łazienki. Łazienkę mam bardzo dużą. Tak się prezentuje moja łazienka. Jestem szczęśliwa, że jest ona duża. I że mam wannę. Bo powiem wam, że ponad rok bez wanny to była tragedia. No i tak, jak wchodzimy,
Na lewo mam regał, który dostałam też za darmo. I to jest taki sam regał jak tamten w przedpokoju. No i tutaj mam ręczniczki do twarzy, do ciała, włosów, kosmetysie, tam duperele. Tutaj pełno kosmetysi. Może polecimy po kolei. Wanna, pralka. Pralka, którą, słuchajcie, 4 lata temu odkupiłam od sąsiada, który się właśnie przeprowadzał, wyprowadzał. Nie chciał brać tej pralki ze sobą, więc ja ją kupiłam za 30 euro. I wtedy w tym momencie ta pralka miała coś koło 4 lat. W międzyczasie ma ona 8 lat. Coś mi Miluś jojczy. Ma 8 lat i działa bez zarzutu. Tutaj mam pojemnik, w którym mam rzeczy do prania, plus tu. Wielki grzejnik, który naprawdę bardzo mocno grzeje. I tutaj mam zarówno jak i tu, jak widzicie, stojaki na pranie. Używam tego małego, on jest z Ikei, bo idealnie mi się tutaj mieści. No i jest przy grzejniku. Okno z papierosami, bo to jest jedyne pomieszczenie w całym mieszkaniu, gdzie palę, mając otwarte okno. Toaleta. Tutaj mam projekt Denko gospodarczy. Plus tam wcisnęłam teraz po prostu siatę, w której zbieram rzeczy, które no, już się nie nadają do noszenia i potem to po prostu wyrzucam. Zlew z najbardziej potrzebnymi rzeczami, szafka. Tutaj mam kosz na pranie. Suszarka i prostownica zawsze tu leżą, bo mam, jak widzicie, kontakt. Lustro, które kiedyś było przy mojej toaletce. I tutaj zamontowałam sobie jedną taką półkę. Trzeba uważać, jak się wchodzi, żeby w ten kant się nie walnąć. Zamontowałam półkę, która normalnie jest wypełniona i na niej są rzeczy, które aktualnie używam bądź najczęściej używam, ale też nie wszystkie. Także jak mówię, tutaj kilka produktów jest gdzie indziej, bo tam będę zaraz Wam nagrywać filmik. No i wieszak, tutaj jest torba na normalne Denko. No i jak mówię, tu na przykład mam kosmetyki do włosów, które używam za każdym razem, kiedy myję głowę. Tam mam maseczki. To wygląda na bajzel, słuchajcie, ale ja się tutaj doskonale odnajduję, wiem gdzie co mam. Tutaj mam krem na noc, serum, które dopiero co kupiłam i na noc używam. Balsam do ciała, dezodoranty i tak dalej, i tak dalej. No, a to wszystko, reszta leży na wannie, bo jest używane. Dokładnie tak. Także, no mówię, łazienkę mam naprawdę bardzo dużą i to mnie niesamowicie cieszy. Co, Jojek? Jojczysz i jojczysz. Jak mówiłam, drzwi wejściowe. Tu wchodzi się do pokoju dziennego. I tutaj znowu za drzwiami stoją kolejne dwa hokery. Czyli w sumie jest ich, jak mówiłam, 4. Wczoraj Wam mówiłam, że te komody przywiozłam ze sobą jeszcze. To odkupiłam za grosze, tego Alexa. Tak samo tego, telewizor ze sobą przywiozłam. Co mi się tutaj podoba w tym mieszkaniu, słuchajcie, to są niskie parapety. Ja sobie mogę usiąść na parapet i po prostu oglądać, co się za oknem dzieje. Ciut za małe żaluzje, ale to nieważne, bo mi nie chodzi o to, żeby tutaj wszystko zasłonić, tylko latem, jak będzie słońce tutaj po południu świecić, żeby nie było za gorąco, a te żaluzje są termoochronne, także super. Krzesło, a właściwie fotel, który dostałam w idealnym stanie za darmo od znajomego, od którego też dostałam ten wielki dywan. Może nie jest on najpiękniejszy i nie jest też nowy, co zresztą widać, bo gdzieniegdzie są dziury, ślady i tak dalej, ale Milan go uwielbia. No i on jest bardzo cieplutki. I ten fotel dostałam nowiusieńki. Znaczy nowiusieńki, on był po prostu w idealnym stanie.
ale ktoś go zagospodarował dla siebie. Także tam jest pełno sierści, ja to muszę ogarnąć, ale nie wiem, gdzie mam rolkę. I za każdym razem tutaj zawsze leży koc i Milusia poduszka. I za każdym razem, jak ten koc poprawię, to Milan tam skakuje, robi bajzel po swojemu. Książki, regały. Regały są z Ikei, je kupowałam. Kolejna żaluzja. Kolejne okno. Fajne jest to, że wiecie, jak się wchodzi... O, patrzcie. Te okna wcale nie są takie malutkie. Tutaj w pokoju jest jasno. Jest przyjemnie. Dalej. Stolik, który dostałam od Tiny. Kanapa, którą kupiłam, słuchajcie, za grosze, z drugiej ręki oczywiście. I ona jest w tym momencie rozłożona, bo złożona jest dużo mniejsza. No i wieczorem, jak chcę się położyć z Milanem, jak oglądamy telewizor, czy ja oglądam, a on po prostu przy mnie śpi, to było za mało miejsca, więc sobie to wyciągnęłam. Koce są tylko i wyłącznie ze względu na Milana, bo Milan gubi strasznie sierść i ja wam powiem, że ja muszę tutaj co drugi dzień najpóźniej odkurzać. No bo wszędzie jest po prostu jego sierść. Tutaj w rogu mamy regał, który już właśnie nie pamiętam, czy ja go dostałam, czy ja go za grosze odkupiłam, ale na pewno nie kupowałam nowego. No i tutaj też z Ikei regały, te akurat nie kupowałam. No i tam kilka dupereli, sztuczne kwiatki oczywiście, bo prawdziwe kwiatki u mnie by raczej nie przeżyły. No i lusterko, które wczoraj, przedwczoraj kupiłam w Action. Mówię, jak kolega przyjedzie, to mi je zamontuje. I tutaj to nie jest Alex, to wygląda jak regał Alexa, ale to jest jakiś inny, też z Ikei, troszeczkę tańszy. Na którym, słuchajcie, to są moje ostatnie świece, które tutaj widać. Plus tam jeszcze dwie, które tam są, tam jest jedna mała. Gdzieś tu jeszcze jedna mała była, ale wszystkie inne wypaliłam. Tu leży mój laptop, na którym pracuję, router do internetów, obraz, który już ze sobą przywiozłam, no i najpiękniej pachnąca świeca. Ja teraz tutaj w mieszkaniu tego typu świec nie palę, bo mam nauczkę po prostu po zeszłym mieszkaniu, było czarno. No i słuchajcie, to jest, że tak to nazwę, highlight mieszkania. Schody do sypialni. Zanim ja się tutaj wprowadziłam, to tutaj było tylko jedno pomieszczenie. To było mieszkanie jednopokojowe. Natomiast właściciel dorobił, on to wszystko robił własnymi rękoma. Całą tą konstrukcję i całą sypialnię. No i wygląda to ładnie. Każdy ze znajomych, kto u mnie bywa, to mówi do mnie, ale to fajnie wygląda i rzeczywiście. No i tutaj są schody, słuchajcie, do sypialni. Co jest fajne, tutaj są zasuwane drzwi. Ale ja ich nie zasuwam, bo nie mam takowej potrzeby. Ten dywan wcześniej leżał w pokoju dziennym. Teraz wcisnęłam go tutaj. Ja go kupowałam z Bonprix za 30 euro. No i tu jest moja sypialnia. Sypialnia nie jest duża. Tutaj, jak widzicie, jest mój wieszak. Jego kupowałam akurat nie nowego, ja wiem, z pół roku temu. W Action i zapłaciłam za niego grosze. Moje torebki Michael Kors, obak, tam dwa korsy wiszą. Kolejny kors jest tutaj, także torebki mama nie noszę. Słuchajcie, mówiłam, że nie mam szafy, bo to jest moja szafa. I tutaj mam, można powiedzieć, 90% moich ciuchów. Na dole są spodnie, a tutaj mam koszulki, bluzki, swetry i tak dalej, i tak dalej. Tu z boku, co mało ładnie wygląda, ale już po prostu nie miałam gdzie tego wcisnąć, jest pościel, mnóstwo różnorakich, czystych pościeli. Tutaj jest komoda, którą przywiozłam też ze sobą jeszcze z czasów, kiedy z mężem żyłam. Tak samo jak i
ten tutaj stojak. Tu mam jakieś duperele, tutaj tak samo, tu mam kolorówkę, bieliznę i jeszcze jakieś inne duperele. Tu jest część moich zapachów. Fajne jest to jest też chyba nazywa się malm, że tu możecie sobie podnieść, w środku jest lusterko. Ten stojak, ja go dostałam jeszcze jak żyłam z mężem od kumpeli, no i tak go przywiozłam ze sobą. Ten pojemnik na dole też dostałam. Tu jest część mojej kolorówki, brudne gąbeczki, które będę musiała dzisiaj umyć. I to jest w ogóle tak nazwijmy to moje miejsce dowodzenia. Statyw, który normalnie rozłożony jest tutaj. Puste kartony z zamówień. Tutaj mam pełny pojemnik rzeczy, które właśnie chcę wam nagrać. To jest, słuchajcie, futerko, nawet nie pamiętam skąd, na pewno nie z Ikei. Pod spodem jest takie a la krzesełko. Możecie tą część tutaj podnieść i macie miejsce na przechowywanie czegoś tam, czegokolwiek. O, moja toaletka, czyli biurko po prostu z Ikei. Tutaj mam taki stojak na telefon. Kiedy się maluję, to zawsze sobie tutaj kładę telefon i wciągam YouTube'y. Stare lusterko, które jest uwalone. Tutaj mam pędzle brudne. Czyste pędzle pochowałam w toaletce. Tu są brudne pędzle, które były już po prostu używane. Muszę je też pewnie dzisiaj wyprać. Tutaj mam z Muji pojemniki, w których są najważniejsze rzeczy. Tu pojemnik na przykład z takiego zestawu z Ikei. No to generalnie jest kolorówka, powiedzmy, po którą najczęściej sięgam. Na górze mam dwa takie regały, to też są z Ikei, one generalnie są na ramki, na zdjęcia i tak dalej. No i tutaj jest 95% moich zapachów. Dla wszystkich tych, którzy nie mieli okazji oglądać tego vloga, zanim go wykasowałam, mam przez wysokopółkowe, jak i tańsze, różne, różniste. Tutaj stoi mój mały ring, który robi mi generalnie trochę za lampę. Co jest fajne, słuchajcie, popatrzcie na to. To naprawdę fajnie wygląda. No i takie drewno, wszystko w drewnie i w ogóle. Lusterko, które wczoraj ze sobą przywiozłam. Tutaj prowizoryczna szafka nocna, prowizoryczna dlatego, że po prostu nie mam aktualnie żadnej. Ja mam to, więc niech mi to służy. Ja i tak kładę na to tylko jedynie telefon. Moje łóżko, to swoją drogą normalnie ma trzy szuflady, tylko ja jestem za bardzo chyba blond do składania tego typu rzeczy i dwie szuflady mu poszły do wyrzucenia. Moje łóżko, które tak samo jak to odkupiłam, tylko jedynie materac jest nowy. Tam mała lampka nocna, którą dostałam. I słuchajcie, co jest fajne, że w nocy mogę sobie oglądać gwiazdy. Na przykład mam okno w dachu, to już wam kilka razy mówiłam i też chyba pokazywałam, Boże, głos tracę. No i kumpel sobie jaja ze mnie zrobił, słuchajcie, i powiesił mi kalendarz z mężczyznami. Tak, zawsze jak się zaczyna nowy miesiąc, to on tutaj przychodzi i przekłada to, bo ja nie mam pamięci do takich rzeczy. Także tak, no. No i z powrotem schodzimy. I kochani, tyle. Tak prezentuje się moje mieszkanie. Mieszkanie ma 50 metrów kwadratowych. Jest, jak mówię, na ostatnim piętrze, bo już wyżej jest tylko dach.
I mieszka mi się tutaj naprawdę bardzo fajnie. No, jestem niesamowicie zachwycona tymi schodami, no i tym, że są niskie parapety. To mi się naprawdę bardzo, bardzo podoba. Gdybyście się zastanawiali, co jest pod schodami, to są dwie walizki i tutaj różne jeszcze rzeczy mojego kumpla, takie wiecie, do robienia remontów, tego typu rzeczy, wiecie, jakieś tam wiertarki, niewiertarki i tak dalej. No. Miluś coś za mną dzisiaj chodzi, słuchajcie. Kręcisz się za mamunią jak śmród po gaciach. Jesteś mój śmród? Jesteś mój śmród? Patrzcie, jak się cieszy. Tylko widać, jak on się ogonek mu się rusza. Śmród? Jesteś, nie? Powiem wam, że mając takiego Milusia, to oczyszczenie dywanu to jest tragedia, bo ja wyczyszczę, a chwilę później Miluś znowu narobi bajzlu. Prawda, kochanie? No, hopla. Także tak, słuchajcie, kochani, myślę, że... Boże, nie mogę obrócić aparatu. Coś mi się tu rusza. Myślę, że to tyle, co chciałam wam dzisiaj pokazać. Jak mówię, muszę nagrać zaraz jeszcze, znaczy nie muszę, ale chcę nagrać dla was jeszcze jeden filmik. Tak swoją drogą, słuchajcie, mój Rudy, jak był jeszcze mały, tak mi się za nim tęskni. Dla tych, którzy nie wiedzą, to jest mój najstarszy buldożek, bo ja generalnie mam razem wzięte cztery buldożki, trzy żyją u mojego męża, a Milan jest u mnie. I Rudy jest najstarszy, ma 10 lat, jest częściowo sparaliżowany i nie widziałam go, słuchajcie, od 4 lat. Bo niestety mój mąż mi nie pozwala. Jest jeszcze Diego i Bella. No, niestety. Dlatego też, wiecie, kupiłam 4 lata temu Milana, bo tęskniłam tak za swoimi psiakami, że no musiałam mieć buldożka. No. Także tak, ja się zabieram teraz za nagrywanie kolejnego filmiku i co? Do zobaczenia, trzymajcie się, pa pa!